Cześć, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kilka filmików, które nagrałem na statkach, na których kiedyś pracowałem. Pierwszy filmik to delfiny, które spotykałem wiele razy w trakcie podróży po morzach i oceanach. Największą frajdę sprawiało mi oglądanie delfinów wyskakujących z wody. Kolejny filmik pokazuje załadunek bananów, które potem możecie znaleźć w sklepie. Mój statek miał 4 ładownie, każda ładownia miała 4 piętra. Na całym statku mieściło się około 250 tysięcy kartonów z bananami. Moim obowiązkiem w trakcie załadunku było dbanie, by wszystko przebiegało zgodnie z planem. Na przykład, by banany miały właściwą temperaturę. Zbyt ciepłe owoce nie mogły trafić na statek. W ostatnim filmiku pokazuję Wam fragment mojej wachty na tak zwanym mostku, czyli miejscu, z którego nawiguje się statkiem. Na takim mostku spędzałem codziennie, nawet w niedzielę, 8 godzin. 4 godziny rano i 4 w nocy. Więc widzimy, sytuacja nawigacyjna jest następująca. Mamy statek z lewej burty, który za chwilę przejdzie nam przed dziobem. Overseas Kitnos. O, wywołuje nas. Yes, Chile Star Reply. 06. Widzimy statek. Star Overseas Kitnos. Yes, Chile Star Reply. Yes, sir. Just to inform you, I will maintain my course at speed so we can pass starboard to starboard. Over. Okay, sir. No problem. Starboard to starboard. Okay, thank you very much. 16. Yes, thank you very much. 16. No właśnie, statek nas wywołał, poinformował nas, że będzie trzymał swój kurs i prędkość, nie będzie zmieniał kursu, czyli właściwie on jest statkiem, który powinien nam ustąpić drogi, ale widzimy, sytuacja jest klarowna, nie ma innych statków i po prostu on sobie nam spokojnie przejdzie przed dziobem. Zaraz go zobaczymy. O, to jest ten statek, który właśnie nas przed chwilą wywołał. O, i troszkę ostrości nie mogę złapać. No jest, tak. Widzimy, ładna pogoda, ciepło, Karaiby, 27 stopni mniej więcej na zewnątrz. Jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy w Petersburgu, gdzie było około minus 10. Za chwilę włączymy się z powrotem. No już możemy sobie kręcić. Widzimy, niewiele zostało do zwrotu. Tutaj mamy autopilot. No i kręcimy. Widzimy, zadajemy kurs. No tak 5 stopni, żeby statek nam się za bardzo nie rozbujał. V
fali nie ma, troszkę właśnie fala jest z rufy i jak troszkę nas buja na boki. Widzimy. Aż tak dobrze nie widać, jak ten statek kręci tutaj. Tutaj mamy kurs zmieniający się. Jeszcze 5 stopni w prawo daliśmy, czyli na 242. Już taki mamy zdany kurs. Kierujemy się bezpośrednio właściwie na Panamę. Będziemy statek kręci. Słabo widać, taka minimalna zmiana kursu to właściwie nawet za bardzo niewidoczna. Proszę, mamy kurs 241. Zobaczymy na radarze, jak to wygląda obecnie. No, widzimy, jesteśmy pięknie na kresce. Teraz prosta droga. Tutaj Panama. Jesteśmy obecnie, widzimy, to jest Puerto Rico, około 70 mil od nas. I trzeba teraz zapisać pozycję i czas zwrotu. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Do zobaczenia wkrótce.